Te pomysły rodziców i dzieci. Potrzebujemy mąkę. Hashtag zostań w domu. W TVP3. Od poniedziałku do środy o 17. Transmisja mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Ulanie. Przewodniczy ksiądz Krzysztof Pawłowski. Parafia pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Ulanie została erygowana w 1440 roku. Budowę kościoła rozpoczęto w 1771 roku. Świątynia wzniesiona w stylu barokowym jest jedną z najstarszych na ziemi łukowskiej. W zabytkowym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz odsłaniany obraz z wizerunkiem świętej Małgorzaty, patronki parafii. W świątyni odnaleźć można także cztery ołtarze boczne poświęcone Matce Bożej Ulańskiej, Matce Bożej Nieustającej Pomocy, świętemu Józefowi i świętemu Mikołajowi. Wystrój kościoła uzupełniają zabytkowa ambona, chrzcielnica, obrazy i organy. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Jesteśmy tu, bo czujemy się zapraszani przez Jezusa Chrystusa. To On powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. Stajemy jako ci, którzy chcą przyjąć dar Bożej obecności. Chrystus, który ukazuje się nam dziś jako droga do pełni życia, chce, abyśmy tą drogą podążali. Mało tego, umacnia nas pokarmem z nieba, którym jest On sam. Niech nasze serca otworzą się na łaski płynące z tej Eucharystii. Tę mszę świętą transmituje ośrodek TVP3 Lublin. Do wspólnej modlitwy zapraszamy telewidzów z zasięgu telewizji Lublin, a także telewizji Kielce, Rzeszów, Bydgoszcz i Olsztyn. Słychać nas także na falach Radia Lublin. Mszę świętą sprawuje w intencji parafian oraz wszystkich modlących się z nami za pośrednictwem mediów. Prośmy Pana o ustanie pandemii koronawirusa i wciąż tak bardzo potrzebny deszcz. Na początku przepraszajmy Boga za nasze słabości, zniewolenia i grzechy.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą,
pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strun. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają,
do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wiesz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie.
Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaśnie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, być może tym, co wyróżnia dzisiejszy świat, jest pewne szczególne następstwo globalizacji, a mianowicie to, iż tak naprawdę nie wiemy, dokąd świat zmierza. Nie mamy wspólnego poczucia kierunku naszej historii. Antony Giddens nazywa to zjawisko uciekającym światem. Wydaje się, że historia wymknęła się spod kontroli i nie wiemy, dokąd zmierzamy. W drugiej połowie XX wieku pojawił się niezwykły kontekst historii. Był nim konflikt pomiędzy dwoma supermocarstwami wschodu i zachodu, komunizmu i kapitalizmu. Jedni modlili się o zwycięstwo proletariatu, inni o upadek bezbożnego komunizmu. W tle tego wszystkiego był jednak cały czas konflikt, który mobilizował jednych i drugich i wyznaczał sens historii. Teraz, po upadku muru berlińskiego, nie wiemy, dokąd idziemy. Czy zmierzamy w kierunku powszechnego dobrobytu, czy też nasz system ekonomiczny jest na krawędzi załamania? Czy nastąpi wielki rozkwit, czy też wielki krach? Czy Amerykanie, a może Chińczycy, zdominują gospodarkę światową? Czy stoimy u progu końca krótkiego okresu panowania świata zachodniego? Czy globalne społeczeństwo rozszerzy się, aby pochłonąć wszystkich, włącznie z zapomnianym kontynentem afrykańskim? Czy też globalna wioska skurczy się, zostawiając większość ludzi na zewnątrz? Czy mamy do czynienia z globalną wioską, czy też może z globalną grabieżą? Tego nie wiemy. Nie wiemy, ponieważ wymyśliliśmy nowy rodzaj ryzyka. Ludzkość zawsze musiała radzić sobie z niebezpieczeństwami, z nieurodzajem, burzą, suszą czy najazdami barbarzyńców. Niebezpieczeństwa te pochodziły z zewnątrz i były poza wszelką kontrolą. Nigdy też nie było wiadomo, kiedy meteor uderzy w naszą planetę lub kiedy zarażony szczur przyniesie dżumę. Dziś jednak jesteśmy narażeni przede wszystkim na niebezpieczeństwo wynikające z tego, co sami zrobiliśmy. Globalne ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska, niestabilne rynki, nieprzewidzialne konsekwencje inżynierii genetycznej. Nie znamy jeszcze dokładnie efektów tego, co robimy. Żyjemy bowiem bardzo w rozpędzonym świecie. A to rodzi głęboki lęk.
My, chrześcijanie, też nie posiadamy żadnej szczególnej wiedzy na temat przyszłości. Nie wiemy lepiej aniżeli inni, czy droga, którą kroczymy, wiedzie do wojny czy do pokoju, do dobrobytu czy do ubóstwa. Ale w tym naszym rozpędzonym świecie właśnie chrześcijanie mają coś do zaoferowania. Nie tyle kolejną niepełną wiedzę, ale mądrość. Jest to mądrość ostatecznego przeznaczenia ludzkości, mądrość Królestwa Bożego. Możemy nie wiedzieć, w jaki sposób ono nadejdzie, ale wierzymy w jego zwycięstwo. Globalny świat jest bogaty w wiedzę. Jednym z najważniejszych zadań tego cyberświata jest zalewanie nas informacjami, a jednak mądrości jest tu czasem bardzo, bardzo niewiele. Już w XVIII wieku George Berkeley zauważył, mało ludzi myśli, ale każdy chce mieć swoje zdanie. Nie istnieje też poczucie ostatecznego celu ludzkości. W rzeczywistości tak bardzo boimy się przyszłości, że wolimy o niej wcale nie myśleć. Używajmy póki czas, bo za 100 lat nie będzie nas. Dlatego nasz wysiłek wiary musi dotyczyć mądrości końca, do którego zostaliśmy powołani. Mądrości, która uwolni nas od lęku, także w dobie koronawirusa. Dlatego kierowani intuicją wiary jesteśmy tu, w świątyni, aby szukać mądrości u Boga i czerpać z niej. Przepiękne słowa zostały nam dzisiaj dane. Niech się nie trwoży serce wasze, mówi Jezus. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Znacie drogę, dokąd ja idę. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. To On jest szansą dla nas, chrześcijan, i dla całego świata. Jeśli budujemy z Nim relacje bliskości, przez modlitwę, przez analizowanie Słowa Bożego, przez życie tym Słowem w codzienności, dajemy światu niezwykły dar. Światu, w którym także na skutek koronawirusa obserwujemy bankructwo drogi konsumpcji i nieograniczonej wolności. My, chrześcijanie, mamy powody do cichej radości z tego, że prawda Chrystusa, że Jego osoba nie dewaluuje się, że On nie jest jednym z myślicieli, demagogów, ideologów. Jest Synem Bożym, niosącym prawdziwą wolność i dającym pełnię i radość życia. To jest to, co my, chrześcijanie, już mamy, co powiększamy przez relacyjność z Jezusem Chrystusem. I to możemy dawać coraz bardziej pogubionemu światu. To możemy dawać zgnębionym, zastraszonym ludziom w każdym czasie. W każdym czasie. W ostatnich dniach, na razie tylko w Niemczech, ukazała się nowa biografia emerytowanego papieża Benedykta XVI zatytułowana Życie. Jej autor, Peter Sewald, sprezentował książkę Benedyktowi XVI w dniu jego 93. urodzin, czyli 16 kwietnia. W jednym z rozdziałów papież stwierdza: homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak duchowej siły antychrysta. Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo. A jeśli ktoś się mu sprzeciwi,
jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką. Taki mamy świat, gdzie chrześcijaństwo jest marginalizowane, jest sprowadzane do parteru. To nie jest trendy być chrześcijaninem, a jednak mamy po swojej stronie zwycięzcę śmierci, piekła i szatana. To do niego należy ostateczne słowo. To on jest alfą i omegą końca dziejów i końca historii życia każdego z nas. Niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga. To pytanie Jezusa skłania do refleksji. Otóż mogę się nie bać niczego w życiu, tylko wtedy, gdy ufam Bogu, gdy daję się Bogu prowadzić, gdy nie jest On dla mnie nakazem, obowiązkiem, tradycją, rytuałem, ale żywym Bogiem, przyjacielem w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który chce mnie umacniać i towarzyszyć mi w drodze życia. Wspomniany Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu, zachęcając do budowania bliskości z Bogiem i na tej bliskości osadzania nadziei swojego życia, przed jedną rzeczą przestrzega. Trwać w przyjaźni z Chrystusem oznacza cierpliwe przebywanie we wspólnocie z Panem we wszystkich życiowych zawirowaniach. Początkowy entuzjazm jest łatwy. Po nim przychodzi zmierzyć się także z jednostajnymi, pustynnymi drogami, które trzeba w życiu przebyć, cierpliwie odmierzając zawsze takie same etapy. Kiedy znikła już romantyczność pierwszego zrywu, a pozostaje tylko głębokie, czyste tak wiary. Być chrześcijaninem to nie być człowiekiem sukcesu w rozumieniu świata. To cierpliwie przebywać z Panem w codzienności, przemierzać z Nim pustynne drogi. Tak, na początku jest łatwo, porywająco, ale potem jest dużo godzin ogrójca, samotności i krzyża. I wtedy pozostaje tylko głębokie, czyste tak wiary. Jakiekolwiek są historie naszego życia, na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy, powiedzmy dzisiaj Chrystusowi: Panie, bądź ze mną w moim życiu, bo ja chcę być z Tobą. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba,
siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Z wiarą i ufnością przedstawiajmy Jezusowi potrzeby nasze, świata i Kościoła. Módlmy się za Kościół Święty, aby pomimo cierpień i prześladowań odważnie głosił światu Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dobry Bóg oddalił od nas epidemię wirusa i podziałów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, za wszystkie służby, które walczą o nasze zdrowie w dobie pandemii, aby towarzyszyła im Boża łaska i ludzka życzliwość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rolników, którzy trudzą się, aby nam nie brakowało pożywienia. Niech Bóg daje odpowiednią pogodę, by uprawiana ziemia wydała obfite plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie rodziny naszej parafii. Niech święta Małgorzata, nasza patronka, wyprasza u Jezusa potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby zawsze towarzyszyła nam świadomość, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, który nieustannie troszczy się o swoje dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, drogo, prawdo i życie nasze, okaż nam swoją łaskę i wejrzyj na naszą modlitwę, którą z ufnością Tobie przedstawiamy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami.
w górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, heble co niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zgodzimy na wołaniu Tego, Twego, Twoją
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. Trwamy na modlitwie o urodzaj i oddalenie klęsk żywiołowych od poniedziałku do soboty o godzinie 16:30. Do kościoła przynosimy odrobinę ziemi do pobłogosławienia. W tym tygodniu zapraszamy na mszę świętą mieszkańców. W poniedziałek Ulana Dużego, we wtorek Ulana Małego, w środę Ulana Majoratu, w czwartek Stoku, w piątek Klębowa, w sobotę Zarzeca. Adoracja eucharystyczna o ustanie pandemii koronawirusa od poniedziałku do soboty od godziny 17 do 17:45. Nabożeństwa majowe o 17:45 w dni powszednie, w niedzielę o 16:45. W środę 13 maja różaniec fatimski po mszy świętej o godzinie 18:00. Rozważania poprowadzi parafialny zespół Caritas. Wpłynęły ofiary na rzecz parafii w sposób bezpośredni oraz na konto bankowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego. Zachęcamy do lektury Echa Katolickiego w bieżącym numerze o tym, między innymi, dlaczego post w piątki jest nam potrzebny i jak go przeżywać, aby wypływało z niego jak największe dobro. To w artykule Post w kulturze nadmiaru. Przyjęliśmy Boże Słowo, Słowo nadziei, Słowo Chrystusa, który uwalnia nas od lęku, jako jedyny ma taką moc. Przyjęliśmy Komunię Świętą. Wróćmy do naszych zajęć, do naszej codzienności z nadzieją, że On jest z nami, bo my o to Go bardzo prosimy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Boże, święty mocy, święty Panie świętelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy,
zwyczajnie tęsknię za nimi. Chcę pracować jak dawniej. W życiu kieruję się.